Jak oceniasz wasze przygotowania do turnieju w Indiach? Szczerze mówiąc, przygotowania były troszeczkę utrudnione przez brak funduszy, ponieważ nie mogłyśmy wyjechać nigdzie, aby potrenować na otwartym boisku. Zostałyśmy w Wałczu, trenowałyśmy na hali, oprócz tego miałyśmy przygotowanie fizyczne, więc miejmy nadzieję, że to nam wystarczy. Co wiecie na temat swoich przeciwników, z którym będziecie grać? Drużyny z Ukrainy i z Włoch. To są drużyny z Europy, z którymi już się spotykałyśmy. Tak więc mamy gdzieś tam zakres wiedzy o ich umiejętnościach. Drużyny z Indii, RPA i Kanady. To są drużyny, z którymi nigdy jeszcze nie miałyśmy okazji rozegrać spotkania. Ale trenerzy na pewno pracują nad tym, aby przygotować się do tych spotkań jak najlepiej.